Jakie mają działania? Ja różne szkolenia. Nasze sprzęty są wysokie jakości, tak dobiera, żeby nie było z nim problemy, żeby nie było, żeby mieli taki komfort użytkowania. Zapraszamy na stoisko, które jest bardzo dobrze tolerowane przez wszystkich. To jest Arnika Czarci Pazur i Gadzidłowiec. Na wszelkiego problemu przewlekłe stworzenia stawów, kręgosłupa. Polska tutaj jest to taka konsystencja żelowa, która wchłania się bardzo szybko i natychmiast dociera do chorego miejsca i po 20 minutach w zasadzie jest już uczucie takiego poczucie ulgi. Chciałam zwrócić uwagę też na ten krem. Jest to krem bez konserwantów. Jest to wyciąg z lukrecji i z ziela kardystomu, który działa jak kortyzol. Właśnie to jest wspomagający wszelkiego rodzaju problemy z niedoskonałością skóry. Jest bardzo pomocny nawet przy leczeniu łuszczycy. Ma świetny taki konsystencję. Bezsterydowy, bezparabenowy. Po sterowaniu tworzy taki film, który powoduje, że wilgotność naszej skóry zachowuje się, tak? Nie wysypa. I właściwie po tygodniu już widać wyraźną różnicę. Stosujemy ją miejscowo na właśnie te problemy skóry, bo to nie tylko na łuszczycę, na trądzik, trądzik różowaty, na wszelkiego rodzaju problemy skórne. Jeszcze to jest przewlekła, czyli jak długo trzeba to stosować? Non-stop czy z jakąś przerwą? Myślę, że non-stop, bo ona niestety, chociaż właściwie w tych kwitach takich, to trzeba po prostu wtedy już stale stosować. Ja na przykład nie mam takiego problemu stosowego, natomiast stosuję go na co dzień, ponieważ miałam problem taki właśnie trądzik na twarzy. Jestem w ogóle alergiczną i od czasu, kiedy ja stosuję ten krem, czuję się komfortowo bardziej, tak? To ten krem tak chciałam przedstawić, a do tego już jeszcze najtańsze bilety, tak jak już wspomniałam, specjalnie dla Państwa, można się to jest olej do kąpieli z rokitnika. Nie będę tego otwierać. Mogę też zainteresować szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami. Wspólnie działają. Bardzo duże to. Znajdą Państwo cały wykaz. Dobrze działa. Jeden wzmacnia działania drugiego. O właśnie. To różne inne tematyki również na tych kołach są. Co jeszcze mogę przedstawić? Spotkanie takie kulturalno-towarzyskie. Sól, można uczestniczyć i wspaniale spędzać czas. Które ma działanie takie właśnie bardzo przy takich problemach z chorobą, nie chorobą, z ciężkością stóp, tak? Czyli opuchnięte stopy. Takie moczenie powoduje, że natychmiast stajemy się prawie motylkami. A dzięki czemu to zawdzięczamy? Dlatego, że to jest z Szwajcarii nie było morza, także na pewno to pochodzi. Proszę Państwa, proszę Pani jak bardzo poczeka, bo po co teraz będzie, może się Pani bardzo życzyć. Ziołowe wyciągi. Jak będzie Pani kiedyś chciała sobie pomocy udzielić. Do tego jest krem. Ja też tak naprawdę do stóp, który powoduje, że spotliwość się naprawdę natychmiast zmniejsza i taka rozpoczynająca skóra na stopach. Może nie tyle moich kolegów pomachać, chociaż to mi też jest. Zapraszam nasze wspaniałe dwie twarze ratownictwa medycznego. I proszę Państwa, teraz będziecie Państwo mieli na żywo okazję zobaczyć. Tu jest jeszcze takie pudełeczko życia.
to powoduje, że no, ja oddaję mikrofon trudniejsze decyzje do sobie. Ponieważ jest tutaj szałwia, między innymi. Ona jest odkażająca i zamyka pory. No, to tak. Nowość teraz jest u nas krem na przebarwienia. No, wątrobowej i wszelkiego rodzaju innego. I to działa naprawdę? Działa naprawdę. Ja jestem po... Bo nie spotkałem jeszcze kremu, gdzie działa. No. Nie ma... Jestem po dwa tygodnie stosuję. Uważam, że te mniejsze takie bardzo zjaśniały, tak? No to zostało troszkę większe. Można stosować miejscowo lub też jako pielęgnacyjne, ponieważ no, jest to krem tak, z kwasem hialuronowym. Ponieważ nasze bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze. Ponieważ jeśli będzie bezpieczny, świetną konsystencję, szybko się wchłania. A nie tylko jedno. Czyli wyjdzie tak, że może pani... Trzeba, że podejść i oglądać. Drugą rzeczą, jaką robimy, jest sprawdzenie przytomności. Faktycznie, wchłonęły się błyskawicze. Błyskawicze się wchłaniają. Podejście, poszuśnięcie, leżące i zawołanie. Mamy również olejki. Czy pan pani mnie słyszy? To jest olejek 31 ziół, zbieranych właśnie w Alpach szwajcarskich. I to jest bardzo szerokie ma zastosowanie, ponieważ od jakichś przeziębień, ból głowy, przeziębienia, bóle stawów, na przykład bardzo dobrze jest połączyć ten chłodzący krem na bóle stawów i kości z kropelką tego olejku. I wtedy niesamowite jest takie wrażenie właśnie chłodząco, rozgrzewające lekko. Podobne w działaniu do Bittnera? Tak. Bittnera kiedy stosowałem? Troszkę niektórzy u nas mówią, że to jest tak jak Amol, no ale Amol ma 7 ziół i ma, jest na alkoholu. A to są tylko i wyłącznie olejki. Wow. Aha. Ma przepiękny zapach. 10 sekund jest bardzo ważne. Tego kamerę już nie zarejestruję. Ale pan. Rewelacja. Na przykład jak można też stosować to i do masażu, do aromaterapii, nawet niektóre panie stosują do mycia podłóg, tak? Dwie kropelki do wody. Piękny zapach jest, tam gdzie są dzieci, zwierzaki, bo to odkaza. No co tam dalej? Jest też kitem płyn, taki do czyszczenia, do mycia, do wszelkiego. Ja zmywam, od zmywania po mycie samochodu. Żadnych detergentów rozumiem. Tak, po mycie samochodu, gdzie to jest koncentrat, bardzo silny koncentrat, gdzie bierzemy na 5 litrów wody łyżeczkę tego płynu i to jest takiego codziennego użycia. Okulary, które zawsze zachodzą, ja sobie takim płynem rozcieńczonym oczywiście, tak jak do zmywania biorę, myję i przez cały dzień zachowują ostrość. Można stosować, ja nie używam rękawiczek, więc można stosować nie niszczące rąk. Jest na bazie grejpfruta i tam tych... Po 7 tysięcy należy zrobić oddech. Eukasol. To ile macie Państwo produktów w ofercie? Mamy około 100 chyba. Wow. Natomiast Szwajcar jest znacznie więcej. My zaczęliśmy działalność we wrześniu, a jak wspomniałam, firma jest 80-letnia. Jeśli chciałabym. Nazwa podejrzewam jest trochę młodsza, bo jest angielska, tak? No, po prostu. Nie, już. Nam trafił od reporter. Z jakiej gazety? Kocham Łódź. To jeszcze jest coś fantastycznego. Ja proszę, tak, ja widzę, żeby się nie tak. I teraz. Nie należy zrobić zerkał, bo nie chodźmy po drugie. Bo ratownicy też potrzebują. Jest? Akurat mam katar. O, katar, no proszę bardzo, zastosuję pan. I właśnie to jest katar. Nie mam.
sieci przypadek. Więc wtedy, kiedy... Na pana wyposażymy w ten. To jest eukator, to jest eukaliptus, mięta pieprzowa. Taką mgiełkę tworzymy właśnie wtedy, kiedy jest, czujemy się sercem. Jakbyś gdzieś tam... Eukaliptus jest faktycznie niezawodny. Niezawodny jest eukaliptus, piękny. Najlepiej jest w ten sposób i przez kilka godzin można sobie to w kieszeni nosić, co dla pana przydatne. Właśnie teraz czuję. Teraz jest. Przy katarze, przy przeziębieniach, problemy z chrapaniem, na przykład na poduszeczkę się to i otwierają się, prawda, drogi tutaj oddechowe, w związku z czym jest łatwość oddychania, tak? A nie zatrzyma gardle, ponieważ się trochę... No to mi dokuczaj podobno jest nieuleczalne. Także jestem zainteresowany. Nie jest uleczalne, ale ja... wytestowałam na moim mężu, więc pomaga. Chociaż on się strasznie broni, nie chce tego używać, bo ponieważ ten zapach nie da. Olejków też mamy różne. To jest olejek drzewa herbacianego, manuka i rosalina. No, drzewo herbaciane było w czasie II wojny światowej przez... Znaczy, żołnierze australijscy byli wyposażeni, bo to działa jak penicylina. I to jest świetne na wszelkiego rodzaju, na opryszczkę, na afty, na ból głowy również, bo dosyć silny skąd, to jest olejek, tak? Świetny jest przy trądziku młodzieńczym. To również krem z drzewa herbacianego. To jest... Po dwóch tygodniach widać naprawdę, właśnie nawet wcześniej, bo wcześniej przestaje jakby spędzić, tak? Do tego jeszcze... Szkoda, że za moich czasów nie było używane tylko aknasanu. No, ale to na przykład... I jest też szampon z drzewa herbacianego. No jest rewelacyjny, ponieważ ja sama... Dziękujemy za pokaz i polecam się... Sprawdziłam, że po trzech myciach spojrzałam na wannę i nie było włosów, które do tej pory były... Zawsze był symptomem. I swędzenie skóry przy jakichś właśnie problemach alergicznych natychmiast... Czyżby na łupież też działał? Na łupież jest szampon... To jest podłoże bakteryjne już. Tak, właśnie z tym z i bez antybiotyków, bez kotel na dole. Bez antybiotyków, bez tak. Jak będą Państwo od nas wychodzić? Do godziny 18, więc nie ma się co śpieszyć. Tam jest biuro banków i obok jest zespół do spraw seniorów, jest to pudełeczko życia. Olejek, jest to inicjatywa moim zdaniem i... naprawdę godna polecenia. Co to jest? On bowiem, jeżeli... Rozmaryn. Co mi się dzieje? Taki pielęgnacyjny, właśnie też może być stosowany do masażu, do pielęgnacji po opalaniu. Tam jest przygotowane przeze mnie to pudełeczko, na którym wszystkie moje jakieś schorzenia, to co podstawą tej naszej apteczki jakaś pomoc lekarska jest potrzebna. Lekarz otwiera, czyta, patrzy i już można się czuć bardzo bezpiecznie. Proszę Państwa, za dobrze jest, kiedy jest dom, kiedy są dzieci. Zagłuszanie, mogę się skoncentrować strasznie. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej Fotohumanu. Więc przy jakichś skaleczenia, jakieś drobne właśnie skaleczenia, jakieś ukrywki, po ukąszeniach, małych dzieci, ostarzenia pieluszkowe na przykład. Inaugurację również prowadzić. Zagietek to jest taka roślina, która...